Polish First TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Blisko 18 tysięcy widzów oglądało na żywo mecz Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Na początku spotkania gospodarze prezentują kartoniadę w barwach klubu na cały stadion. Na młynie zostaje ułożony napis Ultra. W profilu UJB, grupa Ultra z Jagiellonii, pojawił się taki oto wpis. 1500 czarnych, 5000 żółtych i 7000 czerwonych folii. 30 osób, 8 godzin na stadionie. Było warto. Support your local football firm. Przed drugą połową odbyła się popularna ostatnio akcja Dorzuć Misie. Na murawie wylądowało kilkadziesiąt tysięcy pluszaków. Za każdą maskotkę Fundacja STS przekazuje 5 zł na rzecz podopiecznych z Fundacji Na Szpikowanie. Podczas trwania drugiej połowy na ultrze w wiadomym celu rozciągnięta zostaje sektorówka w kształcie koszulki z napisem UJB. Po jej opuszczeniu odpalonych zostaje kilkadziesiąt rac i stroboskopy. Do tego kibice machają flagami. Więcej znajdziecie na kanale Stadionowy Klimat. Jak oceniacie kibiców Jagiellonii na meczu z Legią? Zapraszamy do komentowania. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Spiroshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.